Synchronizacja! Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moim kanale film, który jest nietypowy dla mojego kanału z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że ten film jest niejako odpowiedzią na wyzwanie tudzież nominację, którą dostałem od koleżanki Alicji Kao. Także Alicjo, dziękuję ci serdecznie za tę nominację. Drugi powód jest taki, że grając tą grę wspieramy bezpośrednio Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która będzie miała 24 finał 10 stycznia. Gra nazywa się Kilobity na Charity i tutaj, tak jak sami widzicie, gra polega na zbieraniu kilobitów. Witam kocie. Gra polega na zbieraniu kilobitów i te kilobity play potem zmienia na złotówki i oczywiście wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do tej pory, jak widzicie, zebraliśmy jako gracze 29 tysięcy złotych prawie, więc to jest bardzo fajny motyw i bardzo fajna akcja, bardzo fajny cel, szczytny. I tak naprawdę wszyscy możemy sobie w to zagrać, nie wychodząc w ogóle z domu. Także jeśli ktoś nie będzie mógł wspierać Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry w drugą niedzielę, czyli 10 stycznia, drugą niedzielę stycznia, jak to zwykle ma miejsce, to po prostu może siedzieć sobie w ciepłym domu, w ciepłej piżamie, z ciepłym kotem na kolanach, tak o tobie mówię, i po prostu wspierać tą akcję. Gra jest bardzo prosta, także żeby ktoś zaraz nie pomyślał, że jest nie wiadomo jaka trudna, możemy sobie wybrać postać jaśniejszą, ciemniejszą. Ja sobie biorę jaśniejszą, bo mój ulubiony kolor jest taki błękitny, także ta postać bardziej do tego pasuje. Gra jest oczywiście bardzo prosta, jak mówiłem. Wystarczy zbierać różowe i niebieskie takie kwadraciki, no i unikać oczywiście potworków i różnego rodzaju tutaj jakichś tam kolców. Proszę bardzo. Gra polega tylko na skakaniu tak naprawdę, jak widzicie. Nie ma możliwości chodzenia na prawo i lewo. Możemy tylko skakać. Możemy skakać oczywiście spacją, albo skakać, moi drodzy, klikając ten guziczek tutaj. Także widzicie, jest całkiem fajnie, wszystko pięknie. Pięknie go minąłem. Gra jest bardzo prosta, ale sami przyznacie, że cel jest bardzo fajny. Tak naprawdę można w tą grę grać wiele razy. Nic się nie kończy za pierwszym razem, także jeśli wam nie pójdzie albo źle pójdzie, to pamiętajcie, że możecie w tą grę grać w kółko i za każdym razem tam te pieniądze, które jakby wygracie, są przekazywane do Wielkiej Orkiestry, także nie peszcie się tym, że coś wam tam nie wyjdzie. Patrzcie, znowu ten sam kolec. No ale nieważne. Tutaj nie chodzi o wynik, znaczy pośrednio nie chodzi o wynik, bo tak jak mówiłem, możemy sobie grać wiele razy. Co tu się stanęło? Jeszcze raz sobie zagramy. Tam widzieliście, zdobyliśmy 140 kilobitów. Zagramy teraz tym ciemniejszym, bo ten ciemniejszy jest bardziej skoczny. Jak to się mówi, biali nie potrafią skakać. Więc może teraz pójdzie lepiej. Ja sobie tą gierkę odpaliłem już wcześniej i tam bardzo fajnie sobie można pobijać swoje rekordy, bo to tak naprawdę pomimo tego, że gra jest bardzo prosta i jakoś tak nieskomplikowana, to jednak każdy gracz ma w sobie taką cząstkę rywalizacji i nawet rywalizacja z samym sobą, czyli pobijanie swoich rekordów jest fajną rzeczą. Nie, tu już nie skoczę. Ale tutaj. Miam. Jak jest taki poziom, jak widzicie teraz, czyli taki, gdzie nie możemy spaść, no to w tym momencie, jeśli zginiemy, to będzie po prostu gra od tego momentu. Jeszcze najważniejsza rzecz, może nie najważniejsza, ale bardzo ważna. Zostając nominowany, mam oczywiście szansę nominować inne osoby.
Nie ma tutaj chyba powiedziane, ile mogę nominować osób, także nominuję wszystkich tych, którzy chcą tą gierkę sobie zagrać. Natomiast szczególnie nominuję śledzi mnie. Szczególnie nominuję 3 osoby. Balbinę, nominuję Remake'a i nominuję Nefrena. I jeszcze nominuję Aiko Kami, o, tak żeby było 2 chłopczyków, 2 dziewczynki, znowu ten sam koles, także Balbina, Aiko Kami, Nefren i Remake. Chciałem powiedzieć, czekam na wasze 16, ale to nie jest ten challenge. Także czekam na wasze filmiki. Mam nadzieję, że wspomożecie akcję swoimi filmikami. Oczywiście możecie też nominować swoje osoby, swoich znajomych. No i patrzcie, 270 kilobitów to jest 40 ileś tam chyba groszy, jak widziałem. Miam. Oczywiście gra składa się z poziomów, jak widzicie. Miam. Uuu, to było głupie, ale nieważne. Zebraliśmy w tej grze 320 kilobitów już. I zobaczymy, czy tutaj mi się uda pobić swój poprzedni rekord. Liczę na to. Wow. Musicie po prostu wiedzieć, w którym momencie skoczyć. To nie był dobry moment. No ale cóż. Można powiedzieć, że nie jest źle. O, na te kaktuski też uważajcie, bo to wiecie. Oh no. Już myślałem. Znaczy musimy się wybić na końcu. O, nie do końca chyba. Ale jak zrobimy to tutaj i tutaj i tutaj. Dobrze. No widzicie. Skoro ja potrafię w taką grę grać, to znaczy, że wy też potraficie. To jest jakaś pływająca ryba. Uuu, on się uruchoma, to nie dobrze. Uuu, kurczę, za późno. Wow. No cóż, moi drodzy, 360 kilobitów, co daje prawie 60 groszy dla Wośp od Play. Zachęcam do grania w tą grę i oczywiście zachęcam oczywiście wszystkich, którzy ten film oglądają, a w szczególności te osoby, które nominowałem, czyli Balbina, Aiko Kami, Nefren i Remake. Także czekam na wasz filmik, no i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam 10 stycznia, bo będę na pewno wspierał całą akcję. Myślę, że to pomimo tego hejtu, który się wylewa na owsiaka, myślę, że cały czas akcja jest szczytna. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i pozdrawiam. Hej!